tylko nielicznym mieszkańcom Śląska znana jest historia katowickiego 73. Pułku Piechoty. Czas płynie nieubłaganie. 45 lat szkalowania i uczenia nienawiści do sanacyjnego wojska spowodowało nieodwracalne straty. Odeszli w zapomnieniu oficerowie i żołnierze 73. Pułku Piechoty, nie zostawiając nam pełnego przekazu dziejów pułku, ważnego dla historii wojskowości polskiej. Naszym świętym obowiązkiem jest zachować pamięć o poległych 73. Pułku Piechoty, by ich mogiły mogły zawsze świadczyć o dochowaniu wierności przysiędze złożonej na sztandar niepodległej Armii Polskiej. Siedemdziesiąty Pułk Piechoty rozpoczął swoją historię w roku 1919 w okresie Powstania Wielkopolskiego. Od maja 1920 roku uczestniczył w walkach na froncie wschodnim, krwawo opłaconych szczególnie pod Grodnem i Indurą. W sierpniu roku 20 brał udział w Bitwie Warszawskiej. We wrześniu 1920 roku powrócił do garnizonu w Wielkopolsce. Podczas stacjonowania w Kępnie otrzymał nową nazwę 73. Pułk Piechoty i został pułkiem 23. Dywizji Piechoty. Społeczeństwo Kępna 4 stycznia 1922 roku ufundowało pułkowi sztandar. 22 czerwca 1922 roku 73. Pułk Piechoty w składzie 23. Dywizji Piechoty wkroczył na Górny Śląsk do Katowic, które odtąd stały się jego garnizonem. Przejął koszary w centrum miasta po jednym z batalionów niemieckiego 22. Pułku Piechoty. Przy ulicy Koszarowej pułkowe święto od roku 1923 przypadało na dzień 23 lipca, w rocznicę bitwy pod Indurą. Święto to po raz pierwszy obchodzono uroczyście w roku 23, wtedy też ustanowiono odznakę pułkową zatwierdzoną przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Drugi batalion 73. Pułku Piechoty stacjonował w Oświęcimiu. Czwarty baon specjalny, utworzony w latach 30. stacjonował w koszarach w Kochłowicach. Pułk aktywnie włączył się w życie Katowic i Śląska, uświetniał swym udziałem uroczystości państwowe oraz okolicznościowe imprezy. Ze względu na ważną strategicznie dyslokację pułku nad granicą, szczególnie starannie dobierano kadrę dowódczą. Doskonały wybór okazał się w przyszłości bardzo trafny. Sprawdził się on we wrześniu 1939 roku, kiedy to wszyscy dowódcy batalionów bohatersko i z determinacją prowadzili swych żołnierzy do walki z wrogiem aż po śmierć na polu chwały. Oficerowie, którzy zostali przeniesieni z pułku do innych funkcji oddziałów, zapisali się również bohaterskimi czynami w historii Armii Polskiej, jak generał Bronisław Duch czy pułkownik Stanisław Gumowski. W okresie pokoju 73. Pułk Piechoty szkolił żołnierzy i podoficerów oraz prowadził dywizyjny kurs podchorążych rezerwy dla 23. Dywizji Piechoty. Żołnierze składali przysięgę na sztandar pułku. Wielu z nich w czasie wojny zasiliło szeregi innych formacji bliższych ich miejsc zamieszkania. 73. Pułk Piechoty we wrześniu 1939 roku w przeważającej większości mobilizował do swych szeregów mieszkańców Śląska i Zagłębia. W roku 1938 pułk wkroczył na Zaolzie. W 1939 roku 73. Pułk miał przydział mobilizacyjny w składzie swojej 23. Dywizji Piechoty do Grupy Operacyjnej Śląsk Armii Kraków. Pułkiem dowodził podpułkownik Piotr Sosialuk. 1 września 1939 roku zastał pułk na pozycjach pod Tychami i Mikołowem. Pod Wyrami i Gostyniem stoczono zaciekłą zwycięską bitwę trwającą do nocy 2 września. Thank you.
od ognia artylerii, prowadząc swój oddział do natarcia, zginął dowódca drugiego Baonu, podpułkownik Władysław Kiełbasa. Pułk opłacił swe powodzenie w bitwie kilkudziesięcioma poległymi i rannymi. Następnie rozkazem dowództwa rozpoczął marsz na wschód. W Alverni 4 września wspierany przez 23 Pułk Artylerii Lekkiej z Będzina odparł natarcie nieprzyjaciela. 5 września dotarł pod Kraków i zajął pozycje obronne, jednak nad ranem 6 września otrzymał rozkaz dalszego marszu. Posuwając się lewym brzegiem Wisły, 9 września stoczył potyczkę pod Pacanowem, tracąc wielu zabitych i rannych. 10 września pod Baranowem osłaniał przeprawę 23 Dywizji Piechoty, a następnie przeprawił się na prawy brzeg Wisły. W dalszym odwrocie 14 września przekroczył San. 15 września działał w dwóch oddzielnych zgrupowaniach. Drugi Baon walczył na przedmieściach Biłgoraja, natomiast gros pułku stoczyło bitwę pod Banachami, rozbijając zgrupowanie nieprzyjaciela i zdobywając baterie artylerii. I znów było wielu zabitych i rannych. Po bitwie pod miejscowością Sól drogę trzeciego Baonu zastąpił nowy oddział nieprzyjaciela. Batalion do natarcia poprowadził bohaterski dowódca, major Władysław Nowożeniuk. Tu na czele swego oddziału został trafiony w pierś i zmarł. W walkach pod Biłgorajem zginęło wielu oficerów i żołnierzy pułku. 17 września pułk dotarł do Zwierzyńca, gdzie był zajedle atakowany przez lotnictwo niemieckie. 17 września armie Kraków i Lublin, w składzie których znajdował się 73 Pułk Piechoty, zostały okrążone. Ich wojska dążyły do przebicia Pierścienia i połączenia się z wojskami generała Kazimierza Sosnkowskiego we Lwowie. Na tym kierunku znajdował się Tomaszów Lubelski, zajęty już przez Niemców. 19 września pułk przeszedł do natarcia na Szarowolę, współdziałając z innymi pułkami 23 Dywizji Piechoty w zdobyciu Tomaszowa Lubelskiego, ważnego węzła na drodze do Lwowa. W zwycięskiej walce, współdziałając z 3 Dywizjonem 23 Pułku Artylerii Lekkiej, wieczorem tego samego dnia po krwawej walce zdobył Las Dąbrowa, skąd od strony północnej mógł uderzyć na Tomaszów Lubelski. Sukces okupiono licznymi rannymi i poległymi oraz ciężką kontuzją dowódcy pułku, pułkownika Piotra Sosialuka. Szeregi pułku były już znacznie przerzedzone, żołnierze śmiertelnie zmęczeni. O północy pułk rozpoczął decydujące natarcie na Tomaszów Lubelski. Walcząc na czele pierwszego Baonu zginął jego bohaterski dowódca major Stanisław Radomir Woźniakowski. Pułk zanotował dotkliwe straty w zabitych i rannych. Rano ponowiono próbę przebicia się na Tomaszów. Atak nowych sił nieprzyjaciela od strony północnej na tyły pułku uniemożliwił wyjście z okrążenia. W bitwie tej straty katowickiego pułku były ogromne. Walkę pułku z Niemcami przerwała kapitulacja ogłoszona 20 września przez dowództwo armii. 4. Baon specjalny 73. Pułku Piechoty wchodził w skład Grupy Fortecznej Obszaru Warownego Śląsk i stanowił obsadę fortyfikacji śląskim na odcinku kochłowickim. 3 września otrzymał rozkaz opuszczenia zajmowanych stanowisk. Wycofał się z większością sił armii Kraków. Na szlaku swego odwrotu 4. Baon zostawił wiele mogił. W końcowej fazie pierwszej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim Grupa Forteczna usiłowała znaleźć wyjście z okrążenia od strony południowej w okolicach miejscowości Łosiniec. Nad ranem 19 września 4 Baon 73 Pułku Piechoty natarł na Bełżec. Atak prowadził dowódca major Jan Stanisław Witkowski, który w walce został ciężko ranny. Przewieziony do szpitala w Rawie Ruskiej zmarł 21 września. W ostatnim boju 4 Batalionu poległo wielu żołnierzy i oficerów. Porucznik
Edward Cebulski. Ostatni chorąży Pocztu Sztandarowego 73. Pułku Piechoty w Katowicach. Już w 1937 roku jego losy splotły się z tą bohaterską katowicką formacją, kiedy to po rocznym szkoleniu w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie trafił do swej jednostki macierzystej, plutonu pionierów 73. Pułku Piechoty. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku po mobilizacji wraz ze swym oddziałem znalazł się w Piotrowicach i stąd zaczął swój wojenny szlak. 1 września 1939 roku rano pułkownik Piotr Sosialuk mianował go chorążym sztandaru pułku. Pełen wzruszenia powtarzał rotę przysięgi: chorągwi wojskowej nigdy nie odstąpić. Nie widział wtedy, że dotrzymanie słów przyrzeczenia będzie wymagało tak wiele uporu i wysiłku, odwagi i poświęcenia. Przysięgałem. Jedna zwrotka, czy jest zdanie: chorągwi wojskowej nigdy nie odstąpić. Czwarta zwrotka, właściwie wiersz, jak gdyby. Akcentowałem to, gdy powtórnie powtarzałem przysięgę przed sztandarem i w obecności mego dowódcy, podpułkownika Sosialuka, w dniu 1 września rozpoczęcia działań wojennych z Niemcami, gdzie mnie powierzył, normalnemu rezerwiście powierzył tak w opiekę ten sztandar. No nie wiedziałem, jakżeż to możliwe, że miał tyle podoficerów, swój poczet stały już i tak dalej, którzy brał udział w różnych uroczystościach, a miał może zaufanie do mnie. No i mnie, jakże szczęśliwy wtedy byłem, ale też trzeba było odpowiadać. Nie wiedziałem wtedy, że dotrzymanie słów obietnicy będzie wymagało tyle uporu, odwagi i poświęcenia. Po krwawych bojach w Wyrach i Mikołowie, Krzeszowicach i Alwernii, po zmasowanych atakach Niemców i bohaterskiej walce polskich żołnierzy właśnie w pobliżu stacji w Krzeszowicach nagle został sam ze sztandarem. Wkoło byli tylko Niemcy. Postanowił ocalić sztandar. Bocznymi drogami, lasem i zaroślami szedł 4 dni i noce przez tereny zajęte przez wroga. I dotarł do swoich. Nikt nie wierzył, że chorąży i sztandar ocaleli. Z dumą rozwinął pułkowy symbol. Załopotał na wietrze, a żołnierze ze wzruszeniem czytali na nim słowa: honor i ojczyzna. Dowódca pułku za bohaterską obronę sztandaru przedstawił wówczas kaprala podchorążego Edwarda Cebulskiego do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. Stawiam wniosek na odznaczenie Virtuti Militari 73. Pułku Piechoty z 23. Dywizji Piechoty. Pułk pod dowództwem Piotra Sosialuka, począwszy od walk osłonowych, walczy obronnie. Następnie naciera pod Tychami, Wyrami, odrzucając nieprzyjaciela, który przejściowo zajął te miejscowości. W walkach odwrotowych toczy bój pod Oleśnicą, pomieściwość Sroczków, z pancernym oddziałem nieprzyjaciela. Dzielnie bije się pod Banachami i pod Tomaszowem Lubelskim. Walki trwały nadal. Nieprzyjaciel zaciekle atakował. Wykrwawiony już 73. Pułk Piechoty znalazł się pod Tomaszowem Lubelskim. Mimo zdeterminowanej, bohaterskiej postawy polskiego żołnierza 20 września o godzinie 10 rano dowództwo ogłosiło kapitulację. Ale Cebulski już zdecydował, sztandaru nie odda. Wraz ze swym druhem, sierżantem Feliksem Niedbałą, postanowili go zakopać. Wojnę przegrali, klęska była faktem, ale do ocalenia pozostał honor. Na upatrzonym wzgórzu, na skraju wsi Zielone, narażeni na niebezpieczeństwo ze strony kręcących się w pobliżu Niemców, rękami wykopali dół. Zawinęli płat sztandaru w ceratowy pokrowiec i zasypali ziemią. Nie było czasu na dokładne oznaczenie miejsca. Pożegnanie sztandaru wzruszające też było krótkie. Jak to było trudno wybrać w 23. Śląskiej Dywizji jeden pułk, bo wszystkim się należało, ale dla godności orderu Virtuti Militari nie można było nadać go wszystkim. No i wtedy ten najdzielniejszy z dzielnych 73. Ja marzyłem oczywiście o powrocie do kraju, ale nie zdawałem sobie sprawy,
że więcej niż 50 lat potem będę na uroczystości dekoracji sztandaru tego pułku, któremu nadaliśmy Virtuti w 66 roku. Radość dla mnie i duma jest olbrzymia. Dwa razy go uratowałem z niebezpieczeństwem, a to, że wspólnie z moim kolegą, druhem, sierżantem Niedbałem, już po ostatniej bitwie 20 września powiedział nam, naszą świętość, bo to rąży i sierżancie musicie jakoś zakopać, a w wyjątkowych przypadkach zniszczyć, spalić i tak dalej. Udało nam się, przepnęliśmy, ale parę kilometrów żeśmy szli niedaleko od Tomasza Lubelskiego i przyszliśmy gdzie? No w okolicy Zielone, tu, w tej miejscowości upatrzyliśmy już później miejsce takie wśród, niedaleko szkoła, na wzgórzu i mówię, ostatni już sygnał, bo już wokół kręcili się już i Niemcy i bylibyśmy już później niebezpieczni, że nie można było już go zakopać. A jednak stało się sztandar przed tym jeszcze pod płaszczem schowany, rękami żeśmy garść za garścią dołek wykopywali. Kiedy wojna się skończyła, Edward Cebulski wraz ze współtowarzyszem broni, Klemensem Biolikiem z Tychów, zaczęli szukać miejsca ukrycia sztandaru pułku. Czasy temu jednak nie sprzyjały. Poszukiwania prowadzili prawie po kryjomu. Płynęły lata, a sztandaru nie mogli odnaleźć. Nieżyczliwi mówili nawet, że ostatni chorąży sztandar porzucił. Minęły 53 lata i nagle 5 kwietnia 1993 roku wiadomość. Panowie Tomasz Bordzeń i Grzegorz Skromak z Muzeum w Biłgoraju dostąpili zaszczytu odnalezienia zakopanego sztandaru. Uszkodzony, ale był. Wcześniej w 1966 roku jako jeden z nielicznych 73. Pułk Piechoty z Katowic został odznaczony Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari. Nie można było go jednak przypiąć na płacie sztandaru, którego wówczas jeszcze nie było. Porucznik Edward Cebulski swój Srebrny Krzyż Virtuti Militari odebrał dopiero w 1967 roku. 6 kwietnia 1993 roku dotarła do Muzeum Śląskiego wiadomość zaprzyjaźnionego Muzeum w Biłgoraju o odnalezieniu legendarnego sztandaru katowickiego 73. Pułku Piechoty. Szukano go 50 lat. Niespodziewane odnalezienie cennego sztandaru zainspirowało pracowników Muzeum Śląskiego do dokończenia aktu dekoracji. Już w kraju, w obecności żyjących jeszcze żołnierzy pułku. Odnaleźliśmy ostatniego chorążego sztandaru. Był nim podporucznik rezerwy w stanie spoczynku Edward Cebulski, Ślązak i mieszkaniec Katowic. Poprzez prasę ogólnopolską i lokalną apelowaliśmy do oficerów i żołnierzy pułku, by zgłaszali się do Muzeum Śląskiego. Pracownicy muzeum nawiązali też kontakt z członkiem londyńskiej kapituły Virtuti Militari, majorem dyplomowanym Zbigniewem Bachurzewskim. Pomoc w przygotowaniu uroczystości Muzeum Śląskie znalazło we władzach miejskich i wojewódzkich. Muzeum zorganizowało również wystawę poświęconą historii 73. Pułku Piechoty, która była integralną częścią uroczystości dekoracji sztandaru. Pracownicy Muzeum Śląskiego zajmowali się również sprawą przygotowania repliki sztandaru, która została w Muzeum Śląskim i można ją oglądać w naszych zbiorach. Przygotowano także gablotę, dar społeczeństwa śląskiego, zabezpieczającej odnaleziony sztandar. Dziś sztandar w ufundowanej gablocie, oryginalny sztandar, znajduje się w Muzeum w Biłgoraju.